Siema wszystkim, oficjalnie mamy lato w Fortnite, 14 dni z rzędu będzie tutaj lato. Po aktualizacji będziemy mieli wyzwania odnośnie lata. Aktualizacja prawdopodobnie nie będzie ta, co trzeba ją ściągać, tylko będzie taka, co po prostu jest aktualizacja wrzucana do gry od razu. Więc zobaczymy. Do tego skiny teraz będą przez 14 dni cały czas nowe, więc wydamy tutaj mnóstwo fałdolcy. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć, wpisać kod patcha oczywiście. Kod Patrol teraz całkowicie, z kodu Patrol finansujemy turnieje dla was, wakacyjne. Będzie teraz, jest cały czas turniej solo, jeszcze 5 grup, będzie turniej duo. Lecimy z tym, co to jest? Mamy letniego drifta. Letni drift z pistoletem na wodę na plecach i ma styl. Styl, ma taką, jak to się nazywa, koszulę po prostu taką letnią. Zobaczymy, jak w Cejrowski trochę wygląda. Letni drift, bez koszulki, zarobiście wygląda. Chociaż nie jestem ciepły, bardzo mi się podoba ten skin. Dobra, bierzemy od razu letniego drifta. Pamiętajcie, że zostać suba. Bardzo mnie to wspiera, dziękuję bardzo. Od razu bierzemy do tego kill-offy, podwójne. O. Bardzo mi się też podobałem, naprawdę zestaw sztos, powiem wam szczerze. Malowanie. Kitsune. Jakie tu mamy malowanie? Takie driftowe trochę, z tym, o, z takim... Z takim tym, liskiem. Dobra, bierzemy od razu malowanie. Nie będziemy czekać, aż ktoś mi wyśle, ja muszę sobie sam tutaj kupić na odcinek. I lotnie. Zobaczymy tą lotnię z prądem. Nie lubię dużych lotni, ale ta może będzie ok. Zobaczymy tą lotnię. I teraz tak, co mamy tutaj jeszcze? Nową emotkę, taka średnia. Taka średnia. Podobna bardzo do tej emotki, która była od Luxi? Lux? Jak to się czytało, nie pamiętam. Zastosuj dla wszystkich. Ok, i lecimy oczywiście na plac zabaw. Chciałem dzisiaj nagrać z Mikim Bed Warsy, ale no, jeżeli jest nowy skin, to trzeba nagrać nowy skin, prawda? Wy lubicie sprawdzić, zanim kupisz, a teraz będzie sprawdzić, zanim kupisz chyba codziennie przez 14 dni będą nowe skiny. Nie wiem, czy te skiny nie będą co 2 dni, ale zobaczymy. Wydamy dużo fałdolcy, więc mam nadzieję, że będzie ok. Druga sprawa. Prawdopodobnie szykuje się bardzo duży konkurs dla wspierających z kodem Patrol, dlatego warto wspierać, bo naprawdę ten konkurs chyba przebije wszystkie konkursy, jakie były do tej pory na YouTubie. Bo planuję naprawdę zrobić coś grubego. Ale to dopiero jak otworzę sklep z moimi bluzami, koszulkami, który będzie już prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na 100% ogarnięty, więc czekajcie, zobaczymy. Dobra, drift bez koszulki. Jest to chyba pierwszy skin bez koszulki w Fortnite. Nie licząc oczywiście tego bandoliera. Chyba pierwszy. Ale nie jestem pewien. Ok, drift bez koszulki, teraz lotnia. Ej, no kozacka jest ta lotnia, ona nie jest głośna. Naprawdę mi się podoba. Wiem, że wielu z was napisze w komentarzu, że nieudacznika kupiłem, ale jednak ten skin nie jest takim nieudacznikiem jak ten z karnetu, jakby to powiedział Zony. Lotnia kozak. Bierzemy sobie broń, malowanie. Malowanie jest takie sobie. W kolorach driftowych, więc kto mi się podoba, to bierze. Kill-offy są epickie, dosłownie epickie. Naprawdę bardzo mi się podoba, będą grane. Sami widzicie, jak te kill-offy biją, jakie są. Jeszcze dźwięk zaraz zobaczymy, tylko sobie tutaj polecę gdzieś bardzo spokojne, bardziej spokojne miejsce. Dobra, jakieś laga miałem. Dobra, nie no. Lotnia jest kozak, naprawdę lotnia jest kozak. Powiem szczerze, polecam cały zestaw, chociaż jest bardzo drogi. I tak polecam cały zestaw, naprawdę. Dobra, i teraz tak. Mamy Skara? Mam... Jakiś mam przegłos na tym kordzie? Nie. Gdzieś mam przegłos, w ogóle nie wiem dlaczego, ale gdzieś mam przegłos. Dobra, mamy... właśnie... Ej, ja gram z jakimś typem! Hello, my friend! Dlatego ich cały czas słyszałem. Dobra, nieważne. Ja do tego nie zauważyłem, że miał uzupełnianie. Okej, okay. Mamy Skara. Fajna skórka, spoko. Taka po prostu, no jak skórki do broni. Te skórki do broni nie są jakieś mega specjalne. Do tego te kill-offy. Świetny dźwięk, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, naprawdę ten zestaw drifta bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Naprawdę, bardzo mi się podoba ten drift. Będzie grany. Dobra, oprócz plac zabaw jeszcze na szybko wam pokażę koszulę. Sorry za to zamieszanie, ale nie skapnąłem się, że z jakimiś typami jestem na tym placu zabaw. Nie wiedziałem, że mam uzupełnianie. Ale okej, okay. Pokażę wam jeszcze drifta w koszuli.
Jeszcze zdejmijmy może bugming na chwilę. Wiem, że to możecie zobaczyć w sklepie, ale warto wam to pokazać, prawda? Bugming normalnie, plecy gołe, niczym gościu na plaży. Koszula, spoko jest ta koszula, naprawdę. Spoko wyglądają te kolory w ogóle. Wiem, że różowy, ale jednak pasuje do drifta ten różowy, prawda? Bo ten miał takie, ten zwykły drift miał takie bardzo różowe te neonki, takie te światła. Gdzie mam drifta? Drift jest złoty. O, chyba nie zdążę go zobaczyć. Znowu będzie mi uzupełnienie oddziału. No ale trudno, już przeżyję. Ej, nie, nie. Jak zwykle nie mogę znaleźć skina w szafce, Boże. Jak to? Nie wiem, jak to zrobić. Skiny mogą być rzadkie, wakacyjne skiny mogą być rzadkie, mogą nie wracać za często do sklepu, dlatego jeżeli macie fadolce i wam się podobają, warto. Dobra, znowu mamy ludzi. Okej, okay, lecimy. Tak jak mówiłem, już nie wrzucam reklam na odcinki, więc... aż dziwne, bo jak nie wrzucam reklam na odcinki, dostałem większą wypłatę niż zawsze. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie dostałem żadnego superchatu, nic takiego, ale wypłata z YouTube'a była dosłownie o 25% większa niż zawsze, co dostałem od prawie roku. Więc nie wiem, o co chodzi. O, kolejni. Mohamed Salah. Nie, no w koszuli też kozak. Chociaż bez koszulki chyba lepszy. Wiecie, pokazuje ci taką dominację swoją, nie? Że jednak jestem wyrzeźbiony, mogę grać. Tak jak wam mówię, jeszcze jedna... A! Najważniejsze, jeżeli wytrwaliście do tego momentu odcinka, na Instagramie zamieściłem filmik. Zapraszam was na Instagrama, link w opisie, gdzie mam 2 miesiące challenge na zbudowanie formy, spalenie tłuszczu, wyrzeźbienie się i tak dalej, i tak dalej. Trzymam ścisłą dietę, nie podjadam nic, nie piję dodatkowo oprócz wody i tak dalej, i tak dalej. I ścisłe treningi. Teraz mam naprawdę straszne treningi, że dzisiaj oddychać nie potrafiłem. Więc... mam nadzieję, że będziecie mnie w tym wspierać. Dlatego zapraszam was na Instagrama. Prawdopodobnie niedługo nowy content na kanale będzie, który mam nadzieję wam się spodoba. To będzie dosyć śmieszny, dosyć fajny będzie. I nie będzie tylko i wyłącznie Fortnite'a, ale streamy jak zwykle będą często. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wiem, że to tylko sprawdź, zanim kupisz. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.